Siema, w następnej części ze Sztolni na Soboniu porobiłem takie krótkie odcinki, żeby was nie zanudzać i pokazać tylko trochę dla oka, gdzie jesteśmy, jak to wygląda i czy ktoś się zdecyduje to odwiedzić, czy też nie. To jest takie zawężenie. Ładnie wygląda. A dalej tam szedł nie będę raczej. Kawałek tylko pójdę i się wrócę, bo Tomek jest gdzieś tam, żeby nie dostać samemu tutaj. Straszna wilgoć. A. Powiem wam, wracam się do Tomka i będziemy szli w stronę wejścia. Jak to wygląda. I te skały spadają i spadają, jak na szczęście nie ma ludzi, ale jak ktoś tu kiedyś będzie, to może być pochopie, jak my to godomy. Pochopie może być. Dobra, idziemy dalej. Dalej. Proszę? Nie, tam się wróciłem. Wiesz, a tu co w lewo jest? Myśmy tam poszli. No. Kurde, ale tam wody jest, Tomek, na pierwszym odcinku. Ja cię nie mogę. Co ci schować? Plecak, żeby wszedł pod wodę. Aha. Czekaj, bo akurat... Nie tak to. Tak? Czekaj, się wyłączę, czekaj.